Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie w sprawie rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych i rządowego wsparcia dla jednostek OSP na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pytanie jest skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Borowiak. Szanowni Państwo, każdy, kto będzie chciał zadać pytanie z miejsca, musi włożyć kartę do czytnika, dobrze? Pani poseł już gotowa? Super, bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani marszałek, panie ministrze. Ochotnicza Straż Pożarna to bardzo ważne skrzydło ochrony przeciwpożarowej w Polsce, a lokalne jednostki OSP są swoistym buforem bezpieczeństwa dla mieszkańców społeczności, w których funkcjonują. Strażacy ochotnicy są zawsze we właściwym miejscu o właściwym czasie, gotowi nieść pomoc przy gaszeniu pożarów, przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Śmiało można stwierdzić, że ochotnicze straże pożarne są ważnym nerwem ochrony przeciwpożarowej w całym kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w zakresie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, doposażenia jednostek, przekazywania środków finansowych na potrzebny sprzęt i remonty remiz. Opozycja już kilka razy wieszczyła koniec ochotniczej straży pożarnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy? Ile sprzętu przekazano dla OSP w Polsce? Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonujących jednostek? Jakie działania zostały podjęte przez rząd, aby strażacy ochotnicy mogli nieść pomoc Bogu na chwałę, ludziom na pożytek? I jeszcze jedno. Jak strażacy, druhowie ochotnicy oceniają rządowe wsparcie? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. O udzielenie odpowiedzi na pytanie bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ministra Macieja Wąsika. Bardzo proszę panie ministrze. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia ogromną rolę, jaką ochotnicze straże pożarne pełnią w realizacji zadań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. I rząd podejmuje liczne działania na rzecz podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia tych jednostek oraz zapewnienia dofinansowania ich działalności ze środków budżetu państwa. Dzięki uwzględnieniu w 2017 roku tych jednostek w programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2022 sukcesywnie zwiększała się kwota środków, jakie jednostki OSP otrzymywały z budżetu państwa, osiągając w 2020 roku kwotę niemalże 200 milionów złotych, dokładnie 198 590 tysięcy. Wysokość środków finansowych, które trafiały do jednostek OSP, pozwalała na zauważalne podnoszenie ich standardów i wyposażenia. Podkreślenia wymaga, że pomimo iż kwoty przeznaczone dla OSP w ostatnich latach są naprawdę wysokie, nie są w stanie pokryć wszystkich niezbędnych potrzeb tych jednostek. W 2020 roku dzięki wspólnym staraniom i bardzo dobrej współpracy właściwych ministrów do spraw klimatu i środowiska oraz spraw wewnętrznych i administracji na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska jednostki OSP otrzymały ogromne wsparcie finansowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, osiągając kwotę 143 milionów 660 tysięcy złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakupy samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w całym kraju realizowane były przez komendanta głównego PSP w ramach montażu finansowego ze środków pochodzących z różnych źródeł. Z budżetu państwa, środków jednostek samorządowych utrzymujących OSP, z funduszów ochrony środowiska, jak również ze źródeł pozabudżetowych, które komendant główny PSP otrzymał od zakładów ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od ognia. Podsumowując, jednostki OSP z różnych źródeł
w tym z odpisów ubezpieczeń, otrzymywały w 2020 roku łączne środki finansowe w wysokości niemalże 381 milionów złotych. W poszczególnych latach dofinansowanie jednostek OSP uwzględniając dostępne źródła finansowania łącznie wynosiło 2016 rok 114 milionów, 2017 131 milionów, 2018 334 miliony, 2019 277 milionów, 2020 381 milionów. Warto podkreślić, że kwoty te umożliwiły zakupienie dla Ochotniczych Straży Pożarnej największej od wielu lat, jak dotąd, liczby specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ogółem w 2020 roku zakupiono z różnych źródeł prawie 600 takich samochodów. Natomiast w latach 2016-2020 dla jednostek OSP łącznie zakupiono ponad 2290 samochodów pożarniczych. Przypomnę, że w całych 15 latach poprzednich, czyli w latach 2001-2015, do OSP zakupiono ledwie 2000 nowych samochodów. Także można powiedzieć, że w ostatnich latach potroiła się pomoc państwa dla ochotniczych straży pożarnych. Największe potrzeby jednostek OSP wciąż dotyczą nadal tych właśnie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i na ten cel przeznaczamy najwięcej środków finansowych. Większość pojazdów to samochody średnie i ciężkie, ratowniczo-gaśnicze, które mają szerokie zastosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych, są pojazdami uniwersalnymi. Chciałbym jeszcze podkreślić, że z zasobów Państwowej Straży Pożarnej do jednostek OSP trafiają samochody używane, które są wycofywane zgodnie ze standardami, które są określa Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. I przykładowo w 2016 roku trafiło 236 używanych samochodów, w 2017 231, w 2018 223, w 2019 324, w 2020 502. Pojazdy. Oprócz tego trafia oczywiście różnego typu sprzęt. Jak choćby w tych latach zakupiono ponad 30 tysięcy sztuk różnego rodzaju wyposażenia osobistego i ochronnego. Ubrania, hełmy, rękawice specjalne, aparaty powietrzne, a także dokonano dofinansowania napraw i remontów strażnic. W ten sposób wyremontowano czy zmodernizowano prawie 2700 strażnic. ASP. Ja przypomnę, że w Polsce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest 4655 strażnic jednostek OSP i pozostałe jednostki to jest poza KSRG to jest 11400. Mamy w tej chwili, jak ocenia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, ponad 200 tysięcy strażaków, ratowników, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Z pytaniem dodatkowym pan poseł Waldemar Andzel. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Bardzo dziękuję za tą pomoc, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości udziela dla Ochotniczych Straży Pożarnej i to w postaci zakupu samochodów, jak i innego sprzętu. Chciałem jeszcze dopytać, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach. Czy nadal będzie takie wsparcie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych? Są oczywiście duże oczekiwania, ale strażacy też to doceniają i społeczeństwo polskie docenia to wsparcie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam, panie ministrze, do udzielenia odpowiedzi. Pan minister Maciej Wąsik. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie pośle, w tym roku pomimo ciężkiej sytuacji covidowej udało się stworzyć pewną inżynierię finansową w oparciu o środki ministerstwa, w oparciu o środki Narodowego Funduszu, jak i środki samorządów, z których zakupiono ponad 300 samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Do tego
prawie 200 samochodów używanych zostanie przekazanych z Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna dokonuje zakupu nowej floty, wprowadza nowe samochody do użycia, te dotychczasowe, całkiem sprawne, to są samochody powiedzmy 10, 12, 15-letnie, dobrze utrzymane, są przekazywane dla ochotniczych straży pożarnych, w szczególności tych, gdzie samorządy nie są w stanie wyasygnować środków na wkład własny na zakup nowych aut ratowniczo-gaśniczych. Chciałem także podkreślić, że ciągle pamiętamy i próbujemy już zaplanować budżet na przyszły rok. Jestem przekonany, że rząd doceni OSP i będą pieniądze na dalszą modyfikację floty Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma to ogromne znaczenie w ratownictwie, generalnie w systemie ratowniczo-gaśniczym, ale generalnie w ratownictwie. Każdy nowy samochód to jest ogromna motywacja dla młodych ludzi, którzy garną się w szeregi OSP. Każdy nowy samochód to jest motywacja do podnoszenia kwalifikacji i chciałbym Państwa posłów zapewnić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie rzetelnie dbało o to, żeby odpowiednie środki finansowe były przekazywane na ten cel. Także chcemy wspierać straże pożarne poprzez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, których założenia żeśmy przedstawili. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ustawa ta wyjdzie z rządu, trafi do Sejmu. Cieszymy się, bo jest ona przekonsultowana szeroko w środowisku strażackim. Tam, gdzie były wątpliwości, zostały one wyjaśnione. Tak naprawdę jest to zbiór ważnych przywilejów dla środowiska, ważnych elementów dla funkcjonowania OSP. Ogromne wsparcie, bo OSP buduje system bezpieczeństwa państwa. Jest istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze.